Cześć wszystkim, jestem Magda i zapraszam Was dzisiaj na listę najlepszych książek, które przeczytałam w roku 2018. Początkowo na tej liście było ponad 17 książek, przy czym część z nich to serie, więc tych książek domyślam się, że na początku było ponad 20. Potem zaczęłam wykreślać te książki, bo jednak ponad 17 książek to jest dość sporo. Dlatego ostatecznie uzbierało mi się ich 12, czyli jedna książka, jedna seria nawet właściwie na miesiąc, więc stwierdziłam, że dobra, zostawmy tak, bo naprawdę miałam bardzo ciężki wybór. W tym roku przeczytałam mnóstwo takich książek, które wyróżniały się pod względem bycia genialnym, ale też pod względem bycia mega słabym, dlatego z listą z najgorszymi książkami też miałam mega problem. Tą listę zobaczycie w następnym filmiku. No i jeśli chodzi o ten odcinek dzisiejszy, to nie zwracajcie uwagi na kolejność, ponieważ tak jak już wspominałam, ja tą listę wielokrotnie zmieniałam. Wykreślałam rzeczy, potem je dopisywałam, zmieniałam i ostatecznie to nawet nie jest chronologicznie. Na początku wypisywałam te książki chronologicznie i z początku rzeczywiście są chronologicznie, a potem po prostu są takie misz-masz, więc naprawdę nie zwracajcie uwagi na kolejność, ponieważ według mnie wszystkie te książki, które Wam pokażę, są na równi pod względem bycia genialnym. Jeśli chodzi o najgorsze książki, to tam kolejność będzie ważna, natomiast tutaj, tak jak już wspominałam, kolejność nie jest ważna. Chciałabym, żebyście zapamiętali tę listę, ponieważ pokażę Wam naprawdę różne książki, od young adult, po erotyki, po fantastykę, po new adult i chciałabym, żebyście niektóre z tych książek przeczytali, włączyli w TBR na rok 2019, ponieważ te książki naprawdę Wam mega, mega, mega polecam. I dobra, zaczynajmy bez zbędnego przedłużania pierwszą, najlepszą książką tego roku, a właściwie tamtego, jest seria Okrutna pieśń, a także Mroczny duet. Ja tę książkę czytałam nawet dwa razy, więc to też jednak o czymś świadczy. Jeśli chodzi o tę serię, to ja już Wam tyle razy mówiłam, że ona jest genialna. Ja wiem, że był hype na tę serię i to jest zdecydowanie hype uzasadniony. W ogóle Victoria Schwab to jest moje odkrycie zeszłego roku i na pewno sięgnę po inne jej książki. Nie mogę już się doczekać tej serii Wikrzys, która wyjdzie w tym roku, też od wydawnictwa Winilia. Tę serię Wam tak bardzo polecam. Ogólnie, jeśli oglądaliście leading vloga tej książki, to dobrze wiecie, że ja się poryczałam i to było tak smutne i wciąż mi jest smutno. Ja tę serię na pewno przeczytam jeszcze raz, bo to jest tak dobre, to jest tak genialne, że ja to będę sobie kupować w innych wydaniach. W ogóle Niemcy mają tak śliczne okładki tej serii, że ja to kupię chyba w pierwszej kolejności, ponieważ ta seria jest tak dobra i w ogóle ona przypomniała mi, za co tak naprawdę kocham fantastykę. Ponieważ ja kiedyś czytałam bardzo dużo fantastyki, ale potem odkryłam ten gatunek new adult, przez co całkowicie pochłonęłam się temu gatunkowi new adult i ostatnie dwa lata spędziłam właśnie na czytaniu new adult, przez co fantastyka odeszła w niepamięć troszkę, a właśnie dzięki tej serii postanowiłam wrócić do fantastyki, ponieważ ona jest tak dobra, to była tak świetna seria, mega, mega Wam polecam, to jest coś nowego, to jest coś, co po prostu jest według mnie uzasadnionym hitem i to jest naprawdę mega, mega dobre. Kolejna seria, tak, znów seria, to kolejne odkrycie moje roku 2018, czyli mamy tutaj Kinga, a także Tyrana. Znów nie byłam w stanie Wam wybrać, który tom, ponieważ drugi tom podobał mi się bardziej, aczkolwiek jednak pierwszy tom otwiera tę serię, więc też go tutaj wrzuciłam, tak samo jak w przypadku Okrutnej pieśni, też drugi tom podobał mi się bardziej, co naprawdę zaskakuje, bo jednak zawsze jestem te team pierwsze tomy, a tutaj właśnie było na odwrót, ta seria jest tak dobra, ona mi się tak bardzo podobała, to jest jeden z lepszych erotyków, porusza poważne tematy, ale jednocześnie wnosi coś nowego, ponieważ ja przeczytałam naprawdę w swoim życiu dość sporo erotyków i teraz, kiedy je czytam, to troszkę to jest takie dla mnie, to już było, to już było, ja chcę emocje, ja chcę rollercoaster emocji, a nie tylko te sceny erotyczne, a właśnie te książki zapewniły mi taki ogromny rollercoaster emocji, ponieważ to, co się tutaj dzieje, to, co się dzieje tutaj na końcu i tutaj, to jest dla mnie po prostu takie, o mój Boże, ponieważ to troszkę momentami podchodzi pod jakiś kryminał, jakiś thriller nawet. Będę to czytać w przyszłym roku, w sensie w tym roku, na pewno jeszcze raz. Dalej znów mamy serię i znów ostatni tom podobał mi się najbardziej, ale po raz kolejny pokażę Wam całą serię. Mamy tutaj Oskarżyciela niewinną, a także Prawo miłości. I dlaczego Wam pokazuję tę serię? Ponieważ kiedy pierwszy raz czytam te dwie pierwsze książeczki, mówiłam Wam, że nie podobało mi się troszkę zachowanie głównego bohatera, natomiast w tym tomie to zachowanie jest wyjaśnione. I ja właśnie przez to zyskałam w tej książce nowego książkowego męża, który jest starszy ode mnie
o 12 lat chyba tam było, więc no troszkę stary. Ale wiecie, jeśli odkrywam w książce nowego książkowego męża, no to to świadczy o tym, że książka jest naprawdę dobra i ta seria mi się tak bardzo podobała. Ogólnie ja mega lubię styl pisania Whitney G. Ona pisze naprawdę dobre książki według mnie. No i ta seria sprawiła, że sama zachciałam być prawnikiem, ale prawnikiem nie będę. Też mamy tutaj coś innego, znów mamy ogromny rollercoaster emocji. Znów mamy po prostu taki wulkan emocji, który wylewa się z nas, kiedy to czytamy. Naprawdę to mi się mega podobało. Myślę, że teraz te książki, które wam pokażę, no to spodziewaliście się, że one się tutaj pojawią. I mamy tutaj listę do utraconej. Chyba najlepsza młodzieżówka, którą przeczytałam w zeszłym roku. Chociaż dwie kolejne, które wam pokażę, też mega mi się podobały. Tak to jest po prostu cudo. I ja się tak cieszę, że tylu z was po prostu sięgnęło po tę książkę z mojego polecenia, bo zawsze mnie oznaczacie na Instagramie, jak czytacie tę książkę. I to jest dla mnie po prostu, no, mega się cieszę, ponieważ ta pozycja jest tak dobra. Mamy tutaj tak poważne tematy, to jest tak świetny young adult. I ja nie spodziewałam się, że sięgając po tę książkę otrzymam tak niesamowitą historię. Mega wam ją polecam, ponieważ ona jest tak dobra, mamy tutaj tak ogromny rollercoaster emocji. Ja wiem, że niektórzy na tej pozycji ryczą. Ja nie ryczałam, aczkolwiek mega zżyłam się z bohaterami i to było tak dobre. Naprawdę wam bardzo polecam. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę, ponieważ ona jest genialna i ona jest mega niedoceniana. Mam nadzieję, że w 2019 będzie bardziej doceniana, ponieważ ja ją wciskam zawsze wszędzie, gdzie się tylko da, ponieważ jest tak dobra. Nie wciskałabym jej wszędzie, gdyby nie była tak dobra. To jest chyba najlepsza książka tego roku, w sensie tamtego roku. I to jest po prostu cudo. Dalej mam tutaj kolejne cudo, kolejną cudowną młodzieżówkę. Mamy tutaj Wymyśliłam Cię. To jest tak genialne. Ogólnie tutaj Miles to jest mój mąż, ponieważ Miles tak bardzo przypominał mi JD z filmu Heather z 1988. A ja totalnie kocham JD i tutaj totalnie kocham Milesa. I pomimo tego, że oni nie mają prawie nic ze sobą wspólnego, to kiedy ja to czytam, to miałam wrażenie, że Miles to jest JD. Ja sobie zawsze wyobrażam Milesa jako JD. I ta książka to jest po prostu taki rollercoaster emocji. I na końcu mam po prostu takie... Co tu się dzieje? Po prostu totalnie umieramy podczas czytania tej pozycji. Mega wam ją polecam. Tutaj również mamy poważne tematy i to sprawia, że czyta się tę książkę po prostu takim zapartym. Naprawdę mega wam ją polecam i mam nadzieję, że po nią sięgniecie. Dalej kolejna młodzieżówka, kolejna świetna młodzieżówka, która porusza poważne tematy. Drugie bicie serca. To, no, nie spodziewałam się, że ta książka tak bardzo mi się spodoba, że tak bardzo zżyje się z bohaterami. Ogólnie bohaterowie mają tam chyba po 14 lat, ale totalnie się z nimi zżyłam. Oni są po prostu tak dorośli, oni tak wiele w swoim życiu przeżyli. Polecam wam ogromnie. Myślę, że po te trzy książki śmiało mogą sięgać osoby nawet dużo młodsze, nawet w wieku 10 lat. No po to na pewno osoby w wieku 10 lat mogą sięgać, ponieważ to porusza tak poważne tematy, ale jednocześnie jest napisane w tak dobry sposób i tak bardzo młodzieżowy sposób, ale to nie chodzi o to, że ten młodzieżowy język jest wciskany na siłę, nie. To jest cudo, to czytajcie i nie spodziewałam się, naprawdę nie spodziewałam się, że ta pozycja tak bardzo mi się spodoba i że będę wam ją tak bardzo polecać. Dalej mam tutaj coś od Kelly Tucker, czyli 10 płytkich oddechów. Książka naprawdę świetna, jedno z lepszych new adult i jedna z takich książek, z którymi wiążę naprawdę niesamowite wspomnienia, ponieważ doskonale pamiętam, kiedy ją czytałam, doskonale pamiętam ten moment, kiedy sięgnęłam po opis prequela i zaspoilerowałam sobie tę książkę, ponieważ opis prequela spoileruje tę książkę, więc nie czytajcie opisu prequela, jeśli jeszcze nie przeczytaliście tej książki. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy to przeczytałam, to się poryczałam, bo tyle emocji i w ogóle. Ja mam tutaj autograf autorki, jeśli zobaczycie. O, proszę bardzo. I ta pozycja, to jest takie cudo. Wiem, że według niektórych drugi tom był lepszy, ale ja jestem team pierwsze tomy i ta książka to jest naprawdę coś cudownego. To może teraz wróćmy do fantastyki Decol. Ja zastanawiałam się, czy wrzucać tutaj Decol, ponieważ ta książka mega mi się podobała. Drugi tom troszkę mniej, aczkolwiek ja byłam z początku na niej, jeśli chodzi o tę pozycję, ze względu na to, że... Gdzie to tu jest napisane? Tu. Zapomnij o igrzyskach śmierci i więźniu labiryntu, pora na Decol. Nie znoszę czegoś takiego, nie znoszę po prostu, kiedy mówią zapomnijcie o igrzyskach śmierci. Dla fanów igrzysk śmierci, w sensie dla fanów igrzysk śmierci jeszcze jestem w stanie wybaczyć, ale jeśli ktoś mi pisze, że ma zapomnieć o igrzyskach śmierci, ja
która ma 30 wydań Igrzysk Śmierci, coś koło 30 wydań, i mam zapomnieć o Igrzyskach Śmierci, to mi się nie podoba, dlatego na początku byłam na nie, aczkolwiek to nawet nie jest podobne do Igrzysk Śmierci. Ja nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby pisać tutaj, że mam zapomnieć o Igrzyskach Śmierci. Jasne, to jest dystopia, ale to jest jedyne, co łączy tę pozycję z igrzyskami, czyli gatunek, bo tak naprawdę to jest zupełnie o czymś innym. Mega mi się ta pozycja podobała, bardzo wam ją polecam, a naprawdę rzadko polecam coś, co ma na okładce napis "Zapomnijcie o Igrzyskach Śmierci". Tutaj również mam autograf autora, ponieważ to wszystko czytałam przed WTK i też mam takie niesamowite wspomnienia z tą książką. W ogóle to czytałam na WTK, bo zaczęłam to czytać jakoś przed WTK i byłam gdzieś tam w okolicach 80 strony i czytałam to jeszcze podczas WTK, więc też takie niesamowite wspomnienia mam z tą książką. Idziemy dalej, z tego co widzę, to zostały 4 książki, 4 świetne New Adult. Może pierwszą z nich to pokażę wam. 10 poniżej zera, czyli mój pierwszy patronat. Tutaj na skrzydełku znajdziecie moje logo. Jest to mój pierwszy patronat, więc jakieś tam wspomnienia, jakiś tam sentyment do tej książki mam. A poza tym jest to naprawdę świetne New Adult i wam tę książkę mega, mega polecam. Mamy tutaj coś, co uwielbiam, czyli mamy klimat drogi. Wam ją po prostu polecam i musicie ją przeczytać, bo to jest coś niesamowitego. Dalej mam tutaj także Zapadnij w serce, czyli książkę, którą przeczytałam jakoś pod koniec grudnia, dlatego tak długo zwlekałam z nagrywaniem tego filmiku, ponieważ wiecie, skoro pod koniec grudnia byłam w stanie nawet przeczytać jedną z najlepszych książek, no to naprawdę trzeba poczekać, aż rok się skończy, żeby nagrywać takie filmiki. To mi się tak bardzo podobało, ja się tak bardzo zżyłam z bohaterką, w ogóle bohaterka jest mną. Ja już wam w leading vlogu czytania tej książki mówiłam, że dlaczego właściwie bohaterka jest mną, ponieważ ona dostaje ataki paniki, ja również cierpiałam na ataki paniki i to po prostu sprawiło, że tak bardzo zżyłam się z bohaterką, ponieważ ja wiedziałam, co ona czuje i to było tak dobre. I o mój Boże, czekam na kolejne tomy, które będą o innych bohaterach, ale powrót do tego świata, powrót do stylu pisania autorki, już nie mogę się po prostu doczekać. Mam nadzieję, że naprawdę sięgniecie po tę książkę. Dalej mam książkę, którą również czytałam pod koniec grudnia i zastanawiałam się, czy wstawić książkę tom od tej autorki, czy może inną od tej autorki. I mamy tutaj Pozwól mi zostać. Zastanawiałam się, czy wrzucić tutaj Antybrata, ponieważ tej książce dałam chyba 8 gwiazdek na 10, a Antybratu dałam 9 gwiazdek na 10. To jest według mnie bardzo dużo, ale tej książce dałam 8 na 10 chyba, albo 9 na 10 też, ze względu na to, że ona jest niedopracowana i to niedopracowanie odejmuje po prostu te gwiazdki, ale postanowiłam, że wstawię jednak tę książkę, ponieważ ta książka jest bardziej bliska mojemu sercu. Ponieważ mamy tutaj tematy, które są mi bliższe niż na przykład tematy, które mamy w Antybracie. Czy jak to się tam odmienia? To zakończenie totalnie miażdży. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę. I to było tak dobre. Mi się tak podobało. W sensie, jasno, ona była w niektórych momentach niedopracowana, ale to zakończenie tak totalnie miażdżyło. Ja chcę Tijan w Polsce, bo ja się muszę dowiedzieć, o co chodziło w zakończeniu. Ja się muszę dowiedzieć, kiedy to zakończenie miało miejsce. Czy przed katastrofą, czy po katastrofie. I w ogóle, to jest tak dobre. Czytajcie koniecznie, bo to jest cudo. Naprawdę. I się totalnie zżyłam z tą historią, z tymi bohaterami. I ostatnią taką wisienką na torcie, powiedziałabym, może nie najlepsza książka, bo ciężko mi jest naprawdę wybierać najlepsze książki, ale jedna z najlepszych książek od tej autorki. No, myślę, że już wiecie, co to jest, ponieważ nie mogło zabraknąć tej autorki w zestawieniu najlepszych książek. Without Merit od Colleen Hoover. W niektórych momentach ta książka pobiła Hopeless. A dobrze wiecie, że Hopeless przez całe moje życie było na pierwszym miejscu i nawet It Ends With Us, które było naprawdę genialne, nie pobiło Hopeless. A skoro ta książka w niektórych momentach pobija Hopeless, to jednak to też o czymś świadczy. I ja się tak bardzo zżyłam z tą historią, z tą bohaterką, ponieważ ogólnie ta książka jest o mnie. Ja po prostu czułam, jakbym była główną bohaterką. I po prostu ta książka jest tak bardzo o mnie, ja się tak bardzo zżyłam, że grzechem byłoby jej tutaj nie wrzucać, ponieważ ona jest tak bardzo bliska mojemu sercu. I ja tak bardzo pokochałam tę pozycję. I właśnie myślę, że dlatego w niektórych momentach pobiła Hopeless. Do połowy tej książki to było dla mnie takie czytanie i takie... co tu się dzieje, jakie to genialne. Potem troszkę się to uspokoiło, ponieważ mniej więcej w połowie mamy taki punkt kulminacyjny, ale potem pod koniec też umieramy i w ogóle ten moment, kiedy ten chłopak mówi, że chciałbym, żebyś lubiła siebie tak bardzo, jak ja cię lubię, i to jest dla mnie takie, to jest tak, takie prawdziwe.
prawdziwe i to jest, o mój Boże, to jest tak genialne, to jest tak cudowne, ta książka jest tak niesamowita. Teraz chcę przeczytać to jeszcze raz. Zacznijmy 2019 rok z Colleen Hoover. Mam nadzieję, że jakąś książkę z tej mojej listy najlepszych książek czytaliście, więc koniecznie pochwalcie się w komentarzach na dole, czy czytaliście coś z tej mojej listy najlepszych książek, a jeśli nie przeczytaliście, no to możecie też napisać, po jakie książki zamierzacie sięgnąć, ponieważ mam nadzieję, że naprawdę po jakieś książki z tej listy sięgniecie, ponieważ tak naprawdę polecam wam wszystkie. Wszystkie wam polecam, które wam pokazałam, ponieważ wszystkie się czymś wyróżniają, wszystkie są genialne. Wszystkie były rollercoasterem emocjonalnym, na niektórych z nich się poryczałam, niektóre z nich były odkryciem moim tamtego roku. Z niektórymi mam ogromne wspomnienia, z innymi troszkę mniejsze wspomnienia, ale wszystkie te są bliskie mojemu sercu. Niektóre bardziej, niektóre mniej, ale wciąż to są według mnie najlepsze przeczytane przeze mnie książki roku 2018. Mam nadzieję, że przynajmniej po część z nich sięgniecie. Jeśli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie też kanał, by być na bieżąco. W opisie na dole będziecie mieć linki do wszystkich recenzji tych książek, a także do wszystkich moich social media. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! I'm not afraid to die.